Witajcie na kanale Madros, dziś Isla Sorna i wszystkie ważne informacje na temat tej wyspy. Ale najpierw chciałbym Wam podziękować, dobiliśmy do tych 100 subskrypcji na kanale i kolejny odcinek, czyli 16 lipca 2021 roku, zrobię Q&A, a więc serdecznie już dzisiaj zapraszam. Jeśli chodzi tutaj o Isla Sorna i jej różnice dotyczące Zaginionego Świata i Parku Jurajskiego 3, są one dość znaczące, ponieważ jak wiemy, w Zaginionym Świecie widzimy środowisko zbliżone takie właśnie do klimatu umiarkowanego, a w Parku Jurajskim do tropikalnego. Skąd ta różnica? A mianowicie w centrum wyspy występuje wysoki masyw górski, który zatrzymuje ciepłe powietrze, które nie może przedostać się na drugą stronę wyspy, gdzie wydarzenia miały miejsce w Zaginionym Świecie. Stąd właśnie taki wygląd, jak teraz widzicie, drzewa iglaste, trawy, czy też drzewa liściaste, no i właśnie te sekwoje, które też tutaj na ekranie właśnie są pokazane. Jeśli chodzi właśnie tutaj o Park Jurajski 3, widzimy tam palmy, paprocie, no i generalnie roślinność tropikalną. Jeśli można tutaj jeszcze nawiązać do zwierząt, które występują poza dinozaurami, czy też gadami latającymi, mamy tam węże, ryby, żaby, leniwce oraz małpy. Takie zwierzęta występowały na Isla Sorna. Cóż możemy powiedzieć jeszcze na temat geografii Isla Sorna? Mianowicie jest to wyspa wulkaniczna, podobna do tej, którą była Isla Nublar. Jest także z ostrymi klifami. Porośnięta jest, tak jak mówiłem, dżunglą iglastą i dżunglą klasyczną. Pierwszy raz słyszymy o niej w Zaginionym Świecie, kiedy to właśnie John Hammond opowiada o terenie B i Ianowi Malcolmowi. Z oficjalnych źródeł mogę Wam jeszcze powiedzieć, że oficjalnie została opuszczona przez Masrani Global w 2005 roku i została ograniczona dla wszystkich, także jej dostęp został ograniczony i nie można było na niej lądować ani też przebywać. Okej, także dziękuję za dzisiaj. Myślę, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, oczywiście zasubskrybujcie kanał i pamiętajcie, Q&A w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!